Jeżeli masz w życiu bardzo poważny problem i potrzebujesz rozwiązania swojego nietypowego problemu, to nie pytaj o radę kogoś, kto zbiera dyplomy. Czyli nie pytaj o radę kogoś, kto ma tytuł profesora, tytuł doktora, tytuł magistra, profesora, doktora. Nie, zapytaj o radę osobę, która jest fanatykiem i hobbystą. Jeżeli ci się zepsuł samochód i zepsuła ci się nietypowa rzecz w tym samochodzie, czyli na przykład układ elektroniczny, to najszybciej znajdziesz pomoc u kogoś, kto jest fanatykiem, hobbystą, kto pasjonuje się elektroniką. Uważaj, czemu nie idź z tym problemem do profesora, do magistra, do inżyniera, ponieważ on dostał ten tytuł naukowy za rozwiązanie problemów standardowych. I teraz uważaj, czemu to do ciebie mówię. Bo jeżeli w twoim życiu pojawi się naprawdę poważny problem, to nie rozwiąże go nikt, kto został przez innych uznany za naukowca, bo to znaczy, że on został uznany za naukowca dlatego, że rozwiązał ten sam problem, który oni już rozwiązali. Czyli, że rozwiązał problem standardowy. I teraz zastanów się, gdzie możesz pójść, żeby być szczęśliwym. Lub gdzie możesz pójść, żeby być szczęśliwą. Do którego profesora, naukowca, magistra, doktora, inżyniera? Kto ci powie, jak być szczęśliwym, skoro to jest problem, który nie jest przedstawiany na studiach? I dlatego informuję cię, zapamiętaj, najszybciej znajdziesz szczęśliwą osobę wśród osób radosnych i ją zapytaj, z czego się cieszysz. No powiedz, z czego się cieszysz i niech ona ci wyjaśni. Albo mnie się o to też możesz zapytać, też ci mogę wyjaśnić i ci powiem, z czego się cieszę.